No hej, witajcie kochani bardzo serdecznie, Szeberal z tej strony. Rise of the Tomb Raider. Nie powiem Shadow of the Tomb Raider. Nie. Na razie tak jakby pilnuję się, żeby dobry tytuł powiedzieć. Moi drodzy, z mojej perspektywy 7 lipca 2022 roku, 10:49, kawunia z Szewim. I oczywiście zaczynamy przygodę z tego miejsca, w którym ostatnio skończyliśmy. Cyku pyku. Niszczymy. 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 Cyk. Z takich bardziej aktualnych dla mnie rzeczy, które się dzieją. Jaskinia lodowcowa. Okej. Okay. To właśnie w dniu dzisiejszym. To muszę tam wskoczyć pewnie. A tam na dół jakbym zszedł. Czy na górę mam wejść? Czekaj. Dobra, nieważne. To i tak tam nie dałoby Niech tu. rady wejść. Z takich bardziej przyziemnych rzeczy, które mnie spotkały, no to w dniu dzisiejszym nowy karnet bojowy. O! Diablo Immortal wchodzi. Prorok przekroczył granicę cesarstwa i zmierza na północ. Jestem na nieznanym terytorium. Rozkazy trójcy były jasne. Mam ścigać fałszywego proroka i jego sprzymierzeńców aż na koniec świata i zgładzić jego herezję. Sądziłem, że dopadnę go wiele miesięcy temu. Jednak wciąż mi umyka. Zmierza przez ziemię Chazarów i góry Kaukaz. Tutaj nade mną ma przewagę. Znam wiele języków Imperium, ale poza jego granicami często muszę porozumiewać się za pomocą miecza. Wygląda na to, że prorok mówi w każdym języku, zupełnie jakby urodził się z nim. Ej, w ogóle mega szanuję osoby, które są gdzieś tam lingwistami i no, potrafią, powiedzmy, biegle też władać przykładowo. Czekaj, albo pójdę tutaj, albo pójdę tam chyba. Może raczej tu się zobaczę, czy się tam da. A oczywiście, że się da. No, gdzie na przykład biegle potrafią rozmawiać w kilku językach, nie? I nie mówię to, że to, wiecie, powiedzmy angielski, czy niemiecki i polski, tak? Ale dodaj do tego jeszcze jakieś konkretniejsze. No dobra, no tu ewidentnie jesteśmy w miejscu, z którego przyszliśmy. Dobra, spoko. Hiszpański dorzućmy do tego, dorzućmy włoski, portugalski, nie wiem. Wiem, że jedynie możecie mnie wyprowadzić z błędu. Słyszałem, iż najtrudniej. Cholera. Będzie zimno. No będzie, będzie. Najtrudniej jest nauczyć się języków krajów kwitnącej wiśni. Kościany, grot, strzały. Widać tu rękę mongolskiego rzemieślnika. Dostosować ko. To była gwiżdżąca strzała. Mongolscy łucznicy używali ich, by wystraszyć i zdezorientować wrogów, strzelając nad ich głowami. Okej. Okay. Mongolski na pierwszy poziom? Tak, elegancko. Czyli teraz będę mógł ogarnąć ten monolit, który tam był na samym początku. No, krajów kwitnącej wiśni z tego względu, że tam jest coś zanurkować, okej. Okay. Tam jest coś z tą wymową, że trzeba tak taj musi nam się wyrobić. Grdyka, cholera wie o co. Wiem, że shift. No nie potrzebuję szybciej pływać. Ale widzę, że już mamy kolejne ognisko. A tak to normalny Europejczyk jest w stanie się szybko nauczyć języków. Łowca, poczekajcie, teraz tak, odzyskiwanie strzał, to na pewno. Kontrola oddechu, nie. Zbieracz, to nie. To na razie nie. Poczekajcie, twardziel. Szybkie wytwarzanie, to mnie nie interesuje, zaradność. Zwiększenie liczby PD za zabicie lub przy użyciu przedmiotów własnej roboty. Bomby zapalające, bezszelestny krok. Skuteczna nauka.
O właśnie, dobra, bierzemy to. Przedmiotów związanych z wyzwaniami w trybie instynktu przetrwania. Okej, jeszcze zobaczmy tutaj walkę. Od wybuchów i ognia kontra pełniku nieopancerzonego wroga. Dobra, pyk. Może mi się to przyda. 3 punkty rozdane. Ekwipunek. Czekaj, wyposażenie mogę zrobić jakieś? Kołczan myśliwski. Średniej wielkości twardy kołczan ze skóry. Większej... Okej. Okay. Bierzemy to zdecydowanie. I w sumie na nic więcej mnie nie stać. Hehe. Takie tam amunicja. Czyli czekaj. Tu mam 3 na 3. Już więcej nie mogę. 30 strzał na 35. Okej. Okay. Czy ja coś jeszcze tu mogę zrobić? Broń. Dostępne ulepszenia. Łuk? Dostępne ulepszenia. Co ja mogę ulepszyć? Cięciwa z owijką. Zmniejsza ucisk na palce i wydłuża czas trzymania strzały. Dobra, bierę. Bierę. Owinięta rękojeść. Jedną dłonią na wykonanie kombinacji ciosów z użyciem dwóch broni. A to? Krawędź jak brzytwa. Ostrze głębiej. Wyważającą i przyspieszając wyważanie. To chyba mi nie jest potrzebne, nie? Wezmę tak i wezmę tak. Dobra. I tutaj akurat ze strojami nie będę kombinował. Strój mam, jaki mam. Szybka podróż, dostępne lokalizacje. No i podejrzewam, że ta lokalizacja... Tak, tutaj. Ale to mnie na razie... Aha, czekaj, czekaj. Kończone wyzwania. Tutaj mam artefakty 2 nieznalezione, dokumenty 2 nieznalezione i skrzynia z monetami 3 nieznalezione. Dobra, okej. To sobie zrobię kiedy indziej. Gdzieś jak nie będziecie patrzeć. O, dzień dobry. Proszę bardzo. My mamy iść tam na górę, ale ja widzę jeszcze coś tutaj. Jakieś listki do nauki, do łatania siebie. Hop. Opcjonalny grobowiec wyzwania w pobliżu. Znajdź wejście. Opcjonalny. Znajdź wejście. Dobra. Sprawdźmy. Tu nie. Tam za bardzo kamerę też nie mogę ogarniać. Bizantyjska galera wojenna. Skąd tu diabła się tu wzięła? Ej, zastanawiam się, naprawdę zastanawiam się, czy takie widoki są w życiu realnym, nie? Że na przykład gdzieś tam przez lata taki, no nie, no raczej, cholera wie, no. Wydaje mi się, że jest to nierealne, jeśli chodzi pod kątem takim stricte przyciągania ziemskiego czy coś. Że to by runęło po prostu. Ale cholera wie. Hop, hop. Jak ja mam do tego opcjonalnego grobowca wejść? Mongolskie. Przechodzili tędy. Zaginione miasto musi być blisko. Czekaj, dobra. Idziemy tu. Idziemy tutaj. Zobaczymy ten grobowiec, moi drodzy. Grobowce opłaca się mega. Ej, tak, muszę w tamtym kierunku podejść. Statek lodowy. Coś tam musi być. Ha. Dobra, teraz tu na górę elegancko. Piękna Lara. Co mi to dało? O, cholera.
że będę musiał skakać i to bardzo dużo skakać, ale czekaj, tu mogę wejść. Tu mogę wejść. Muszę jakoś skruszyć ten lód. Dobra, Lara, schodzimy. No nie, ewidentnie nie. Tu coś mamy. Nasz statek Maria Adula jest unieruchomiony. Lód się załamał i pękła stępka. Nieważne. Miałem wprawdzie nadzieję, że uda mi się użyć dział w walce z fałszywym prorokiem, ale dalej pójdziemy pieszo. Jest ze mną 6 najlepszych żołnierzy z Zakonu Trójcy. Kiedy marynarze umierali z głodu, my gromadziliśmy żywność i zapasy. Jeszcze tego nie wiedzą, ale oddadzą życie za sprawę. Razem z moimi ludźmi znajdę drogę do tych lodowatych jaskiń i ruszymy dalej pieszo. Zanim skrył się pod lodem, z południa usłyszeliśmy muzykę. Tam będzie nasz pierwszy przystanek, ale najpierw muszę odpocząć. Mróz przeniknął mnie aż do kości i czuję senność. Zasnę tylko na chwilę. No, mi się wydaje, że to nie do końca tak jest, bo jeżeli jesteś wyziębiony i zaśniesz, to już zaśniesz na stałe. Okej, ale chwila. Dobra, chyba wiem jak. Chyba wiem jak. Cyk. Dobra, pięknie. Tak, udało się. Chyba uda mi się wspiąć po tych wiosłach. Hop, 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 hop. Teraz tu w lewo. Nie, takie zagadki lubię, bez kitu. One nawet nie są zagadkami. To są proste. O, a co jest? Okej, tam są wiosła. Dobra, mniej więcej rozumiem. To będzie ciężkie, nie powiem, że nie. Tak. To nie było dobre. To nie było dobre rozwiązanie. Spróbujemy jeszcze raz. Bo wiemy elegancko, co już trzeba zrobić, tak? Trzeba się dostać na tamte wiosła. Dobra. I teraz tak, trzeba na maksa na dół. Ja muszę mieć czas, żeby dojść tam do tamtego końca. O. Dobra, cyk. Szybko, 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 szybko. No jak? Moi drodzy. Dobra, zaraz wracam. Dobra. Udało się. Teraz muszę się dowiedzieć, co tam jest. Hop. Nie. Oj. Idziemy. Idziemy wyżej. Generalnie mogłem nawet nie robić cięcia, w sensie, bo to się udało od razu teraz, jak... Hop! Wow! A nie. Dobra, to się od razu udało, jak wyłączyłem nagrywanie. Ale... Hop, hop.
Ale już widzę skarbunek, mój kochany. O, co ciekawe, dlaczego mieli ze sobą tyle kosztowności? No bo łupili pewnie. Łupili pewnie wszystko, co na drodze spotkali. Zaktualizowano mapę. Gotowe. Umrzemy tu przez Karaldusa i szaleństwo zakonu Trójcy. Mój statek już nigdy nie wypłynie na żadne wody. To prawda. Zimą zapuściliśmy się za daleko na zlodowaciałe morze. Mieliśmy zawrócić, ale Karaldus nie chciał zostawić tego zaginionego proroka. Razem ze swoimi bezwzględnymi ludźmi przejął kontrolę nad statkiem. Wpłynął nim na płycizny, aż w końcu nie mogliśmy już płynąć dalej. Wtedy kazał mojej załodze skonstruować płozy i zmusił nas do holowania statku po lądzie. Jakikolwiek sprzeciw oznaczałby dla nas śmierć i ekskomunikę. Ale i tak czekała nas śmierć. Zadbam o to, by zginął tu razem z nami. Zawsze mam przy sobie trochę trucizny na wypadek, gdyby statek wpadł w niepowołane ręce. Teraz znajdę dla niej inne zastosowanie. No i to jest właśnie to. To jest właśnie to. Co z tego, jeżeli gościu i tak już zginie? Dobra. Jakieś księgi? A, nauczę się języka mongolskiego. W tej księdze wyszczególniono techniki łucznicze wrogów Cesarstwa Bizantyjskiego. Pradawne umiejętności, zdobyte osiągnięcie ambitnie, pozwala szybko wystrzelić dwie strzały bez potrzeby wyciągania strzały z kołczanu. Aby szybko wystrzelić jedną strzałę po drugiej, naciśnij krótko i puść LPM po wystrzeleniu pierwszej strzały. Okej. Okay. Grobowiec ukończony, statek lodowy. Mamy to. Dobra, czy coś jeszcze tutaj jest? Nie. Ale możemy się tutaj... O, tak właśnie. Syk. O. Pięknie. No i dobrze. I teraz... O, dzień dobry. Skuteczna nauka plus 35. Bizantyjski medalion. Pięknie emaliowany. No, zdecydowanie. Ten wizerunek został zniszczony. Zdaje się, że przedstawiał proroka. Musieli kryć się ze swoją wiarą. No, wiecie, no, kiedyś nie było tak prosto jak teraz, że każdy może własną wiarę wyznawać i nikt nikomu krzywdy nie robi, nie? No. Inkwizycja nie spała. Już moim zdaniem, biorąc pod uwagę czasy Inkwizycji, no niewiele się zmieniło. Dalej moim zdaniem to jest biznes dosyć mocny, ale to... Co ja mogę? Biedny żuczek. Ło! Dobra. Hop. Monety. W miarę prosto idzie, nieźle. No, PPM. Elegancja. Nie wiem, czy ja w dobre miejsce popłynąłem, ale... Wow, poślizgnąłem się. To jest zły znak, panie kolego. Pyk, pyk. Tu akurat te miejscówki nie tak bardzo mi się podobają. Nie wiem, jakie wy macie odczucie, ale... Kompleks radziecki? Dobra, kolejny widzę... obóz. Jest nasza koleżanka, albo i nie. Nie jestem waszym wrogiem. To się jeszcze okaże. Sofia. Zabiłaś tamtych ludzi. Zabiłam ich, żeby przeżyć. Mam wrażenie, że ty podobnie.
Od jak dawna tu są? Najwyżej od kilku dni. Intruzi uwięzili wielu naszych ludzi. Powinnaś stąd odejść, zanim będzie za późno. Nie mogę. Szukam tu czegoś ważnego. Oni też. Jeśli jeszcze raz cię tu spotkam, skończysz ze strzałą wbitą w gardło. Jesteśmy po tej samej stronie. Mam nadzieję, że ci to udowodnię. Co tam się dzieje? No i już jej nie ma. Elfy normalnie. Nie, Lara. O właśnie, odkryto nowy obóz. Ludzie zamieszkujący te tereny wyglądają, jakby byli tu od bardzo dawna. Żyjąc w izolacji przez całe dziesiątki, a może nawet setki lat. Zwróciłam uwagę na elementy jej stroju. Drobne ozdoby, które nie zdziwiłyby nikogo w Cesarstwie Bizantyjskim. Czy to możliwe, że to potomkowie ludu proroka? Ciekawe, czy wiedzą coś o zaginionym mieście albo o boskim źródle. Trójca na pewno zrobi wszystko, żeby się tego dowiedzieć. Obawiam się, że tym ludziom grozi wielkie niebezpieczeństwo. Oby stare powiedzenie o wrogu mojego wroga było nadal aktualne. No nie wiem, zobaczymy, Lara. Ciekawe to, co powiedziałeś, że mogą to być potomkowie. Podsumowanie obszaru 0 na 3, misje 0 na 1. Jezu, ile tu jest pierdółek do znalezienia. Dobra, ale tu coś mamy. Skuteczna nauka, no, fantastycznie. Fantastycznie. Nie. Wchodzimy na dół, zobaczymy, co będzie na dole. Jakieś wejście ewidentnie, ale... Jakaś winda? Nie, okej. Tutaj też nic nie da, to idziemy dalej. Kurde! Tego ubiłem? Nie ubiłem go, jaki jestem ślepy! God damn it! Pięknie. Cudowniusio. Kolejne cudowniusio. Jakiś... Nie mogę mu teraz pomóc. Dostaliśmy informację. Konstantin opuścił więzienie i niedługo tu będzie. Musimy postrzec. Pierwszy dzień na Syberii, zaraz, wreszcie posłucham. Się doczekałem. 2 lata w Afganistanie, rok w Indonezji i nic. Jeden dzień na lodowym pustkowiu wystarczył. Widziałem śmierć. Patrzyłem, jak oczy tego mężczyzny zachodzą mgłą i słuchałem, jak o coś mnie błaga. Nie wiem, w jakim języku. Czekałem z nim na śmierć i patrzyłem. W jednej chwili jeszcze tu była, w następnej nic. Tylko martwe mięso. Zwymiotowałem na śnieg, na którym zastygła krew tego chłopaka, ale jego już nie ma, a ja żyję. Konstantin ciągle nam powtarza, że przybyliśmy tu, by wykonać dzieło Boże. Zaczynam to rozumieć. Ale on im ryje beret. Ten burdel, zanim się tu zjawi. Hej, czy ktoś mnie słyszy? Do jasnej cholery, musimy przywrócić łączność. Jeszcze nikt nie usłyszy. Odwracanie uwagi przedmiotami. No, przeciwników naraz, okej. Okay. No to na razie nie potrzebuję, nie? Tutaj coś mamy. Że też nie mamy. Dobra, idziemy dalej w takim wypadku. Nigdzie czegoś takiego nie widziałem. Ten szalony sukinsyn zaatakował siekierą 3 uzbrojonych żołnierzy. Nie mam pojęcia, jak udało im się schwytać żywcem jednego z nich. Kim w ogóle są ci ludzie? Po wstępnym rozpoznaniu okazało się, że w tym... Chwila, sprawdzę to. Tak jest. Już widzę ją! Zabijcie ją!
Dobra. Troszkę za szybko chyba ich zabiłem, co? Bo oni mieli powiedzieć, kim są ci ludzie. Po wstępnym rozpoznaniu coś tam srali, mazgali, będzie wiosna. Dobra, mamy grzybki. Mamy tutaj kolejną jakąś skrzynunię. Mamy więcej buteleczek, które i tak już mi nie są potrzebne. Okej. Dobra, w tym miejscu zdecydowanie nic nie zrobię. Idziemy wyżej. Dołączają kolejni. No, wydaje mi się, że to cała armia, moja droga, nie? Dziwnie w ogóle ta lokacja wygląda. Mam takie wrażenie, bez kitu, mam takie wrażenie, że mi się tu rozjeżdżają te i to dosyć mocno tekstury. Jak najdalej od ognia. Biegiem! Jest w nich amunicja. Nie możemy jej stracić. Od kilku minut nie słyszałem żadnych strzałów. Myślę, że wszystko w porządku. Nie licz na to. Bądź pogotowy do potrzebujących samym osobom. To był śmigłowiec Konstantina. Co on tu do cholery robi? Czy ja wiem. Nasi spytali żywcem jednego z tubylców, żeby go przesłuchać. Ale straciliśmy przy tym trzech ludzi. Pewnie dowódca chce sprawdzić, czego się dowiedzieliśmy. No to... Sam! Krzyk patrolowy. Oczy dookoła głowy. Zbliża się! Jest jakby pod ostrzałem! Widzę ją! Mam nadzieję, że mnie nie zobaczyli. Angielski rodowód, dobra, to się udało. Nie interesuje w żaden sposób. Też mnie to nic nie interesuje. Chyba jednak mnie widzą. Jakoś tak dziwnie muzyka gra. Tak jakby walka? No, żeby jakby nie było powiedział, że widzi cię, nie? Ja nie wiem, czy ty to słyszałeś, może nie słyszałeś. Może nie wziąłeś tego pod uwagę. No, bez kitu, strasznie dziwna ta lokacja jest. Nie no, wy widzicie to samo co ja, ale no tak jakby po prostu to był jeden wielki rozmazany ten. Rozmazane miejsce, nie? Tutaj nic nie ma. Też nic nie ma. Buteleczka, butelunia mnie nie interesuje. Oj! Butelunia mnie nie interesuje. Wow, wow, wow! Dobra, chyba padł? No jak? Gościu! Perymetru! Mamy intruza! Dobra, tam. Pięknie. Strzał w głowę, o idę. Tu sobie zobaczymy, co to jest. Czekaj, tu coś mamy. Przyjmowałem już nielegalne zlecenia i wiem, że tego nie pochwalasz. Ale tego kontraktu nie mogłem odpuścić. Od lat polowałem na zlecenie od trójcy. Są dyskretni, płacą obłędnie i zawsze mają jakąś robotę. No, wreszcie mi się udało, ale najchętniej już bym się wycofał. Jesteśmy w jakimś opuszczonym radzieckim obiekcie na totalnym zadupiu. Nikt nie mówi nam, co się tutaj dzieje, ale myślę, że przypadkiem pomagam naprawdę niebezpiecznym ludziom w zdobyciu atomówki lub w czymś równie strasznym.
Serio, na to wygląda. Potwierdź, jeśli wiadomość dotarła. Stworzyłem w sieci zabezpieczony kanał. Wydaje się, że powinni zadbać o lepsze zabezpieczenia, ale do tego wynajęli mnie. Czy wiecie co? Paradoks tej całej sytuacji tutaj polega na tym, że gościu dostaje pieniądze za jakieś tam zlecenie, nielegalne zlecenie, nie? A co w wypadku, jeżeli pomaga naprawdę niebezpiecznym ludziom w zdobyciu atomówki? I teraz załóżmy, że ten człowiek, to Elon Musk, nie? On każde pieniądze jest w stanie poświęcić, żeby zdobyć na przykład coś, czym może unicestwić świat. No i załóżmy, zapłaci takiemu gościowi. No i co dalej? Co mu z tych pieniędzy, co z tego, że będzie miliarderem? Co mu z tego, że będzie miliarderem, jeżeli po prostu świat przestanie stary istnieć? Stary radziecki plakat. Lenin żył, Lenin żyje, Lenin będzie żył. Rosyjski? Na zero jeszcze, dobra. Tak, tego przeszukajmy. Tutaj zobaczmy, co mamy. Element pistoletu semi-auto, 2 z 4, okej. Tego nie przeszukam. Tak swoją drogą, nie wiem, czy wy zauważyliście, ale tutaj to jest zdecydowanie chyba Lenin, nie? No za dziwna miejscówka, ty. What the heck? Hop. Czekaj. Hop, hop. Wchodzimy na górę. Hop, hop. Kłaczek. Nie ma tak łatwo. Dobra, czekaj, tutaj. Hop. Cyk, cyk. To chodźcie teraz tutaj, wejdziemy sobie. O. Powolutku. Ty, a ja nie chcę chyba tam. Czekaj. Ej, wyjścia nie mam. Wyjścia nie mam, wyżej nie wejdę. CCCP. Znajome chyba, co? No tu już jest normalnie na przykład. Nie wiem, dobra, może mi coś po prostu w głowie. O, szczur. Ejejej, dobra, zanim ja go ubiję, to miną wieki. Cyk. Proszę bardzo. Jeszcze coś tutaj mamy? Nie. Odcek. Proszę bardzo, osoby znające ruski. Czy to jest po rusku? Ten tutaj to odcek? To? Ja nie znam ruskiego, nie byłem tym rocznikiem, który się uczył ruskiego. Ja byłem rocznikiem, który... Dobra, cyk. Który zdecydowanie uczył się angielskiego w szkole. Cóż, nie mamy czasu, zatrzę go! Będzie gadał albo się wykrwawi! Myślisz, że boję się śmierci? Mamy pistolet! Zatrzę temu dzikusowi! Już! Ostrzał! Mała przyjemność. Czas ucieka. Umrzesz, ty tam nie rozumiesz. Chyba, że powiesz mu to, co chce wiedzieć. Nadciąga Armia Czerwona. Obserwuję ich od kilku tygodni. Widziałem setki ludzi stawiających szkaradne, żelazne budowle na lodzie. Wielu z nich umarło, a ich zamarznięte ciała pozostawiono w tundrze. Żadnych obrzędów, żadnego pochówku czy palenia ciał. Ci nowi najeźdźcy są okrutni i bezbożni. Przybyli w te góry w poszukiwaniu metali szlachetnych, a może, jak wielu przed nimi, przyciągnęła ich tutaj moc boskiego źródła. Mój lud musi znowu przygotować się na wojnę. I teraz wiecie co? Taki krótki komentarz do tego chcę odnieść. Z jednej strony ludzie powiedzą, którzy razem ze mną teraz tą przygodę gdzieś tam przechodzą, że idealnie to pokazuje dzisiejsze realia Armii Czerwonej, tak? Ale z drugiej strony, skąd my wiemy,
skąd my wiemy, czy właśnie ci drudzy, tak, czyli ci źli, nie są albo nie wiedzą czegoś, co wie większość nas na wysokich stanowiskach, ale po prostu propagandą tak blokują nam, zakładają nam klapki na oczy, że nie wiem, że uważamy, że to tamci są właśnie tymi złymi, nie? A może wbrew pozorom to my jesteśmy tymi złymi. Cholera wie! Tylko ty umrze cała twoja rodzina. Wszyscy będą umierać powoli, a my będziemy się przyglądać. Masz jedną pieprzoną szansę właśnie teraz. Powiedz nam wszystko. Dobra, udało się. Teraz tak. Przede wszystkim to ja sobie ich przeszukam. Adios, Otelos. Adios, Profetes. Adios, Thanatos. Eleison imas. Dopadli go. Uwięzili. Muszę... O nie. Nie. No i tak zginął, więc nic nie dało. To czy jak u... Czekaj, tam, a tutaj jeszcze coś mamy. Brak niezbędnego sprzętu, wytrycha. Okej. Czyli zakładam, że wytrych będzie w tamtym kierunku. Tak, tu mamy coś. Przełączanie broni. Okej, jeden, dwa. Okej. Mamy. Wała, nic nie mamy. Mogę wejść tam, ale... Czy ja nie mam możliwości tego po prostu... No nie, ewidentnie. Matko Boska, 37 minut. Panie i panowie, jak ja się tutaj zagalopowałem. Moi drodzy, mam nadzieję, że się podobało. Jeżeli tak, zostawcie łapkę w górę, zostawcie komentarz. Widzimy się w następnym odcinku. I... O proszę, 4,319, wyniki znajomych. W ogóle to jest fajne, że rankingi tutaj są, ale nie dlatego, że po prostu można być gdzieś w czymś pierwszy, tylko że to idealnie pokazuje, czy gracze po prostu nadal po tylu latach grają w tą grę, gdzieś tam starają się przejść tą grę i że ta gra żyje nadal, nie? Dobra, następny odcinek, kiedy? W opisie macie informacje. Pozdro, Cheveral. Hej, hej!